Marta Piasecka, witam państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy wciąż w centrum wydarzeń w telewizji w Polsce i zerkamy na to, co się dzieje w naszym kraju i za jego granicami. Prosto do państwa domów przekazujemy te najważniejsze wiadomości. I tak oto zaczynamy o tym, co rząd Donalda Tuska robi, albo właściwie nie robi w sprawie reparacji. Zerknijmy na media społecznościowe, a tam poseł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości tak oto napisał. Ktoś w tej sprawie kłamie. 4 miesiące temu w odpowiedzi na moją interpelację uzyskałem odpowiedź, że rząd Donalda Tuska nie zrezygnował z roszczeń odszkodowawczych, że dialog w tej sprawie jest niezmiennie prowadzony i że będą informować na bieżąco o rezultatach, gdy będą jakieś konkrety. Mowa właśnie o tych reparacjach za szkody, za te dramaty, które poniosła w trakcie II wojny światowej Polska, poszkodowana przecież ze strony Niemiec, które to napadły na nasz kraj. Konkret przedstawiony właśnie Niemcy, tak pisze Paweł Jabłoński. Według oficjalnej informacji na pytanie AFD rząd Donalda Tuska ani razu tej sprawy wobec Niemców nie poruszył. Są dwie możliwości: albo kłamią Niemcy, albo kłamie Tusk. Sami państwo ocencie. To teraz, jeśli chodzi o kłamstwa, to właśnie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zawsze mówi, że pieniądze z budżetu państwa czy z budżetu miasta nigdy nie są fundowane na jego kampanię wyborczą, można powiedzieć, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Wśród tych wydarzeń, które mają być nieformalnymi propagandowymi wydarzeniami obecnego obozu władzy, jest Kampus Polska. Zobaczmy, co podczas tego wydarzenia ostatnio powiedział obecny prezydent Warszawy. Ja chciałem zwrócić waszą uwagę na jeden totalny paradoks. A mianowicie naprawdę, to, że niektórzy na prawicy uprawiają szczujnie i mają totalną paranoję, to my to wiemy. Tylko najzabawniejsze jest to, albo najtragiczniejsze jest to, że w momencie, kiedy zagrożenie jest zupełnie gdzie indziej, to oni ciągle mówią o Niemcach. Więcej, w momencie, kiedy Niemcy są słabe, kiedy nie ma żadnego niemieckiego przywództwa, mam okej, są bogaci od nas, ale nigdzie ich nie widać w polityce europejskiej. To my jesteśmy dzisiaj dużo silniejsi, jeżeli chodzi o przywództwo. To my bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo więcej niż Niemcy. To my wyznaczamy priorytety w Unii Europejskiej. I to były priorytety w Unii Europejskiej Rafała Trzaskowskiego. To teraz zerknijmy, jakie są priorytety obecnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w polskich szkołach, które mają dotyczyć naszych dzieci, czyli naszej przyszłości. Jak zerkamy na portal w polityce.pl, tam nagłówek: wspólny polsko-niemiecki podręcznik do historii dopuszczony przez MEN. PiS blokował wprowadzenie do szkół. Jaka jest prawda? I jak czytamy dalej? Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuściło wczoraj do wykorzystania, to jest oczywiście news z 9 lipca, ale to w tamtym miesiącu działo się, dopuściło do wykorzystania w szkołach polsko-niemiecki podręcznik Europa, nasza historia. Na portalu Deutsche Welle ukazał się w związku z tą informacją długi, pochwalny artykuł, w którym głównym szwarc charakterem jest oczywiście PiS, a konkretnie były szef MEN Przemysław Czarnek. Już teraz sięgamy po komentarz w tej sprawie. Z nami jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich telewidzów Telewizji w Polsce. Panie prezesie, na początek zerknijmy na to, co się działo w lipcu, ale przecież na to, co teraz będzie dotyczyło naszych dzieci już od września, bo ten podręcznik zostanie wprowadzony od tego roku szkolnego. Proszę powiedzieć, jaki jest pana, panie prezesie, komentarz w tej sprawie, że mamy wspólny podręcznik z naszymi zachodnimi sąsiadami? To wielki sukces, szanowna pani redaktor, drodzy państwo, że mamy wspólny podręcznik z naszymi zachodnimi sąsiadami. Dotyczący dziejów Europy, jeszcze historii dziejów Europy, więc to jest chyba główny wskaźnik tego, co tam może znajdować się w tym podręczniku. Wielki sukces naszych zachodnich sąsiadów, że oto za sprawą bardzo sprawnej polityki pamięci niemieckiej polskie dzieci będą uczyć się tej narracji, która w pewnej części, bo nie zasadniczo, ja oczywiście analizowałem ten podręcznik, obowiązuje
w Niemczech, i ta narracja, i czwarty tom, bo to jest czwarty tom tego podręcznika. Przypomnę, że pan profesor Przemysław Czarnek jako minister edukacji i nauki zgodził się na trzy tomy tego podręcznika. Ten czwarty budził głębokie obawy specjalistów od relacji polsko-niemieckich, w tym profesora Kucharczyka, i dlatego stosowny opór pana ministra i ministerstwa przed 15 października. Ale podsumowując, to na pewno wielki sukces naszych zachodnich sąsiadów Niemców, niezbyt wielki sukces Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie polityki pamięci. Podkreślam jeszcze raz, ten podręcznik w wielu swoich węzłowych problemach, które przedstawia, odnosi się do stałej polityki pamięci Niemiec. Dlaczego w takim razie obecny rząd, rząd Donalda Tuska, na to się zgadza? No, widzimy, że wpisuje to się w pewną stałą strategię. Z jednej strony rząd zrezygnował właściwie bez walki z reparacji, podczas gdy mamy przygotowany bardzo poważny dokument, który język historii, który doświadczenia polskie w czasie II wojny światowej przekłada na język ekonomii i ekonometrii. Z drugiej strony mamy powrót także byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i aparatu represji sił komunistycznych, ich przywilejów do emerytur, więc gdyby to był tylko czwarty tom podręcznika, to powiedziałbym, że nie potrafię zrozumieć, dlaczego on wchodzi do podstawy programowej, ale dzisiaj z perspektywy Instytutu Pamięci Narodowej stał się szereg niepokojących rzeczy ze zmianami w Muzeum II Wojny Światowej na czele, które mówią, że jest to jakiś rodzaj strategii zupełnego zrezygnowania z podmiotowości Polski wobec Niemiec w zakresie polityki pamięci, i myślę, że dlatego warto... Rozumiem, że będziemy czytać o obozach nazistowskich, a nie o obozach niemieckich na terenie Polski. Tego, pani redaktor, nie potwierdzę, bo tego określenia nie znalazłem, ale mogę powiedzieć, że przymiotnik niemiecki w odniesieniu do III Rzeszy jest pomijany regularnie we wstępie odnoszącym się do II wojny światowej. Mamy też pewne kalki myślowe, choćby na takim diagramie odnoszącym się do wydarzeń z roku 1939, nie zobaczymy daty 17 września, więc ataku Związku Sowieckiego. Właściwie we wstępie o II wojnie światowej zobaczymy, że Rosja, Związek Sowiecki tylko pokonywała III Rzeszę Niemiecką. To są rzeczy głęboko niepokojące i one są kompatybilne, tak jak mówię, z niemiecką polityką pamięci. Szczęśliwie ten podręcznik w Polsce będzie także w języku polskim, więc polskie dzieci będą mogły go czytać w języku polskim, a nie w języku niemieckim. To jest akurat mocna strona tego podręcznika. Natomiast mam nadzieję, że nauczyciele, a mamy wielu wspaniałych nauczycieli, nie będą wybierali tego podręcznika do kształcenia klas ósmych. Jeszcze jedna ważna rzecz, pani redaktor, drodzy państwo. Ten podręcznik jest w formie sprzed 4 lat, zakwestionowanej przez recenzentów i przez profesora Kucharczyka, więc on też jest w dużej mierze także w komponencie edukacyjnym i zadań, które są proponowane dzieciom, mocno nieaktualne. Panie prezesie, co jeszcze Instytut Pamięci Narodowej widzi negatywnego w tym, co teraz robi Ministerstwo Edukacji Narodowej? Bo ten kanon lektor szkolnych jest, no, potrzeba powiedzieć, że systematycznie skurczany. No, tak naprawdę zabierane są z niego takie pozycje, które powinny być podstawą wychowania patriotycznego Polaków. Wśród nich przecież to ukrócanie choćby pana Tadeusza. Czy to nie jest niepokojące? To jest głęboko niepokojące. Ja wielokrotnie już na to reagowałem i mam obowiązek zareagować także w państwa telewizji, w programie pani redaktor. Jeśli w takiej krótkiej formie można by to było podsumować, to co robi Ministerstwo Edukacji, jest właściwie tworzeniem obywatela Unii Europejskiej polskiego pochodzenia. To znaczy, jest to pewien rodzaj i próba oderwania od naszej narodowej tożsamości za sprawą właśnie ewaporacji niektórych bohaterów, choć społeczny akcent i protesty społeczne przyczyniły się do tego, że część z tych bohaterów pozostanie. Bardziej niepokojące były plany. Później jednak Polacy pokazali, jak bardzo ważna jest dla nas historia, i zareagowali.
ale obecna forma i kwestia czwartego tomu tego podręcznika nie pozwala nam pozostać w poczuciu optymizmu. Na szczęście mamy Instytut Pamięci Narodowej, pani redaktor, drodzy państwo, który w całej Polsce i właściwie na całym świecie, literalnie na całym świecie, naucza prawdy o polskiej historii, o historii Polaków w XX wieku. Na jesieni uruchomimy nowy program Silni Polską, w którym te wątki pominięte w podstawie programowej będą z całą pewnością proponowane naszej młodzieży. Panie prezesie, na czym będzie polegał dokładnie ten program? Czy on będzie wdrażany w szkołach? On niestety nie będzie wdrażany w szkołach. Takiej możliwości w tym momencie nie mamy. Ministerstwo Edukacji rezygnuje nawet z całego komponentu nowych technologii Instytutu Pamięci Narodowej. Ja przypomnę, że za profesora Czarnka we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Instytut stał się pionierem w edukacji za sprawą nowych rozwiązań technologicznych, gier komputerowych poświęconych wojnie polsko-bolszewickiej z roku 20, lotnikom polskim nad niebem Wielkiej Brytanii. Jesteśmy jedyną instytucją na świecie, pani redaktor, drodzy państwo, która w ten sposób potrafi nauczać historii. No nie ma zainteresowania ze strony Ministerstwa Edukacji naszą ofertą, więc nie spodziewamy się także, że w szkołach edukatorzy Instytutu Pamięci Narodowej będą mieli możliwość dzielenia się 25 latami doświadczenia badawczego i edukacyjnego. Ten projekt Silni Polską będzie przy wsparciu wielu społeczników, wielu grup, które otwarte są na współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. Mamy także oczywiście wystawy, formaty tradycyjne wydarzeń edukacyjnych. Ta niezależność Instytutu Pamięci Narodowej od administracji rządowej daje nadzieję, że pokolenie Polaków, które od września zacznie uczyć się historii w szkołach, nie ominie najważniejszych dla naszej tożsamości faktów. Nadzieję też Polacy mieli na to, że uzyskają reparacje po tylu latach, co prawda, od II wojny światowej, ale jednak reparacje, które po prostu nam się należą od czasu zakończenia II wojny światowej ze strony Niemiec. Czy jest na to szansa teraz, panie prezesie? I jak pan ocenia działania obecnego rządu, rządu Donalda Tuska w tej sprawie? To jest właściwie, pani redaktor, drodzy państwo, abdykacja, czy właściwie nie wyjście do ringu przed walką. No, jeśli bez żadnych negocjacji polski premier jest w stanie powiedzieć, że ta sprawa jest załatwiona, no to budzi to grozę. Grozę nie tylko moją jako Instytutu Pamięci Narodowej i prezesa tej instytucji, ale myślę także Polaków. Domaganie się reparacji od Niemiec powinno być rzeczą, szczególnie w obliczu tak poważnego dokumentu jak raport reparacyjny, powinno być zobowiązaniem dla wszystkich rządów polskich, niezależnie czy jest to rząd prawicowy, czy rząd lewicowy. A po słowach kanclerza Scholza w ostatnim czasie, który mi ubliżył Polakom, mówiąc, że jakieś kwoty, które przecież nie są wyliczone, mogą być wypłacone tym, którzy przeżyli okupację. No, czujemy się rzeczywiście jako naród obierany z podmiotowości w kontekście europejskim. Było to bardzo niegrzeczne, było to niepotrzebne. Jest dokument, który wylicza kwoty reparacji. On powinien być punktem wyjścia do reparacji, które rząd niemiecki może przecież wypłacać w kolejnych dekadach nawet. To są procesy, które ciągną się dekadami w Europie i na świecie. Tym bardziej, że znalazły się środki finansowe Niemiec na wypłacenie reparacji Namibii z początku XX wieku. Kwestia reparacji jest, powtórzę po raz trzeci, kwestią podmiotowości państwa polskiego w przeżywaniu naszej przeszłości, ale też w myśleniu o przyszłości Polski. Pani redaktor i nasi widzowie znają entuzjazm, z jakim przyjęliśmy odblokowanie części środków z KPO. No, jest to jednak kwota nieporównywalna z reparacjami, które nam się należą, więc nawet pod względem finansowym i ekonomicznym wpadamy w głębokie spazmy radości ze środków z Unii Europejskiej, nie domagając się tego, co nam się należy. To jest konstelacja, która mnie osobiście, ale myślę, że także wielu Polaków napawa goryczą.
No tak, przypomnijmy, że te reparacje, nawet gdyby one były i faktycznie dostałyby się w ręce Polaków, to i tak one nie zwrócą milionów żyć straconych na naszym terenie i tego całego cierpienia, które przeżyliśmy w i po wojnie światowej. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Z nami prezes IPN Karol Nawrocki. Panie doktorze, wszystkiego dobrego i życzymy powodzenia w tych działaniach, aczkolwiek trudnych w ostatnim czasie. Dziękuję pani redaktor za zaproszenie. Siły i energii nam nie zabraknie. Wszystkiego dobrego. Tak jest. Będziemy o tym mówić oczywiście na antenie telewizji w Polsce. Wracamy po krótkiej przerwie. Niech będą państwo z nami.